Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim. Część piąta. Społeczny wymiar badań milenijnych oraz wykopaliska w Podbłociu. Równolegle istniała od jakiegoś czasu, ja tylko nie mam głowy dobrej dodat nawet z mojego życia, istniała tak zwane milenium, czyli Komisja Badań nad Początkami Państwa Polskiego. To jest bardzo dziwna sprawa, dlatego że poszły na to ogromne pieniądze, które uruchomiły archeologię w sposób nagły i nieoczekiwany. Dlatego że każde miasto, a nieomal każda wieś chciała, żeby u nich kopać, żeby oni byli u początku państwa polskiego. Przyjeżdżały delegacje prosić, błagać, żeby przysłać tam archeologów. Historycy sztuki badali, geologowie badali zamiast archeologów, bo nie było kadry dostatecznej jeszcze w tym momencie. Tym kierował profesor Aleksander Geisztor, który był moim promotorem przy każdym etapie moich studiów. Przy magisterium, przy doktoracie, przy habilitacji i jeszcze mi opiniował profesurę. A naprawdę mnie nie lubił. A ja go lubiłem, no tak bywa. Lubiłem i bardzo ceniłem. A jeszcze mi przyszło pracować potem w uczelni jego imienia. W każdym razie to się przerodziło w wielką instytucję, która miała branżę wszędzie, gdzie była archeologia, albo nawet nie było archeologii, ale przyjeżdżali archeologowie, powstawała komórka tego milenium. I był to wyjątkowo korzystny układ dzięki osobowości Geisztora. Mianowicie Geisztor był historykiem, który się zajmował między innymi średniowieczem, ale nie tylko, który kształcił się też na Sorbonie, świetnie mówił po francusku, po angielsku. Był ceniony na świecie jako uczony i on rozumiał archeologię. On rozumiał, że historyk może mieć pożytek z archeologii i że może użyć archeologię jako instrument źródłowy historii. Co było zupełną nowością w tamtym czasie, dlatego że historycy uważali, że te prehistoryki to tam właśnie w skórach powinny chodzić boso i ciągać żony za włosy po ulicach. Ulic nie było zresztą, po drogach. Także on z tej nędzy, że tak powiem, opiniotwórczej wyciągnął archeologię i postawił ją jako ważny instrument tam, gdzie historii nie starczało. Bo wczesne średniowiecze, nazywane wczesną historią wtedy, to było takie, że jest co prawda bardzo mało źródeł pisanych, prawie ich nie ma, a tutaj są wykopaliska archeologiczne, ale one idą sobie, a to idzie sobie. I historycy nad imieniem Dagome Judex kombinują, co to było dla Mieszka, co to znaczyło Dagome, całe pokolenia historyków. Bibliotekę można zapełnić tym, co napisano tylko na temat Dagome Judex, tam bo zapisano tak imię Mieszka. A on zrobił z archeologii równoprawne źródło. Mało tego, organizował sesje archeologiczne w różnych ośrodkach. Bardzo często tam, gdzie były duże i ciekawe wykopaliska, to wręcz na samych wykopaliskach były te sesje naukowe i one
jakby pobudzały lokalną kadrę, ale nie tylko. One pokazywały ówczesnym władzom, że archeologia to jest coś bardzo ważnego. Ja muszę powiedzieć, że mnie się nawet do dziś trochę dziwne wydaje, że władze państwowe w okresie, kiedy szalała komuna, jak to się mówi, i był bardzo zły czas politycznie, no nie będę o tym mówił, bo lepiej mówmy o ciekawszych rzeczach i milszych, że nagle daje dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy na badanie państwa polskiego, kiedy tutaj jest zdolność, żeby to razem wszystko włączyć prawie do Rosji. A tu nagle powstaje coś, co pobudza patriotyzm. I to nie taki patriotyzm, że się przejdzie z chorągiewką, tylko ten patriotyzm lokalny, że tak, tu ta moja wieś, to ona ma 1000 lat, a to dobrze, że tu badają, bo mamy dowody tego, prawda? Zrobimy w szkole wystawę zabytków i tak dalej, i tak dalej. Ja świeżo dostałem parę dni temu zaproszenie do Podebłocia, tam gdzie odkryto to pismo, bo się okazuje, że jest 100-lecie szkoły i oni proszą mnie, żebym ja opowiedział tam o tych wykopaliskach, które już zapomniałem, że one istniały. Ale to ciągle jest ważne, prawda? Zresztą tam mi się zdarzyła przygoda bardzo dziwna, o której potem nawet studentom w Ameryce opowiadałem jako o bardzo dziwnym zjawisku. Mianowicie ja nie chciałem prowadzić wykopalisk w Podebłociu, ponieważ miałem wtedy wykopaliska w Sandomierzu i jeszcze w Płocku coś miałem i tu jeszcze mam. Ale są pieniądze. Kempisty mówi, są pieniądze, trzeba wydać, akcja Wisła tutaj to wszystko finansuje. No więc ja wziąłem ze sobą Olsienkiewicza, panu znanego, i pojechaliśmy we dwójkę i zrobiłem taki sondaż, bo rzeczywiście było widać Grodzisko, wał, i od tego miejsca, od podnóża wału prawie do środka tego niezbyt dużego Grodziska był wykop długości 10 metrów, szerokości chyba 2,5 metra. I znalazłem jedną skorupę wczesno-średniowieczną. I powiedziałem, nie będę robił wykopalisk w miejscu, gdzie nic nie ma. No ale kempisty mówi, ja już mam pieniądze na to, co ja zrobię, no musisz zrobić tego. No to ja pojechałem z większą trochę ekipą. Wtedy była Ewa Marczak, moją asystentką. Później ona bardzo się zasłużyła w tych badaniach. W każdym razie, co się okazało, że cudem przejechałem tak, że nic nie tknąłem. Tuż obok był duży kosz z jakimiś przepalonymi żołędziami czy z czymś takim. Garki całe prawie, albo całkiem całe, całe garki na osadzie, to się nie zdarza. I to wszystko było tuż pod ziemią, ponieważ nigdy tam tego nie uprawiano. Bo tam nie można było wjechać. Tam było tak, że dopiero jak myśmy byli, to tam zaczęli trochę orać, ale też to było takie miejsce, gdzie dziedzice majątku, który był w pobliżu, przyjeżdżali tam sobie odetchnąć, bo stamtąd był piękny widok na Dolinę Wisły, bardzo rozległą. No i myśmy zaczęli kopać i każdy centymetr pokazywał coś nowego i była to rewelacja. A jeszcze się okazało, że są osady dookoła z tego samego czasu. I jeszcze ja miałem akurat tak, że jako dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich miałem co roku przez miesiąc studentów amerykańskich, którzy przyjeżdżali do Polski, bo to Polska się zrobiła modna wtedy, więc Amerykanie się nagle pokazali. Przyjeżdżali wtedy do Polski i przez miesiąc była taka niezręczna sytuacja, że stypendium było tak ustawione, że zostawał im pusty miesiąc bez pieniędzy. I ja brałem ich, nie archeologów,
po prostu. Bardzo dobrze pracowali, bardzo im się wszystko podobało, najwięcej lubili sztuczny miód. Dziwaczne, ale to prawda. W każdym razie ci studenci, jeden z tych studentów przyszedł do mnie z takim kawałkiem czegoś i powiedział, tu są jakieś znaki, prawda? Ja to wytarłem, bo nie byłem wtedy na samym wykopie, bo to było, ja byłem na górze, a to było na dole. I on mówi, tu coś jest, jakieś jakby pismo. I ja wtedy nagle sobie pomyślałem tak, to ja stoczyłem batalię w dyskusji naukowej, znaczy drukowanej, w polemice, przeciwko temu, że istniało tak zwane pismo słowiańskie przed powstaniem państwa polskiego, że były tak zwane idole przyłbieckie, które były, jak się potem okazuje, z fałsyfikatem, który tam miał napisy runiczne z czasów skandynawskich, a były wytworem tam jakiegoś miejskiego cwaniaka, który stworzył całą galerię postaci bóstw słowiańskich i oczywiście runy słowiańskie. Nawet tak dobry archeolog na owe czasy jak Kraszewski, który był archeologiem i to nawet dobrym jak na owe czasy, uznał, że to było prawdziwe. No bo patriotyzm goni, musiało być, nie mogliśmy być gorsi od takich Skandynawów, przecież musiało być pismo. Ja tu nagle widzę to pismo. Okazało się, że to jest pismo greckie. No i później mi zarzucano, że to nie może być, że skąd pismo greckie tutaj w ogóle. Ale nie wiedziano o tym i nawet pewien duchowny wyższej rangi, ale nie biskup, sekretarz jednej z diecezji, zobaczył to i z pogardą powiedział, ale to cyrylica greckie, a tymczasem we wczesnym średniowieczu trzy języki miały równe prawo. To była łacina, greka i hebrajski. Z hebrajskiego zresztą zostało do dnia dzisiejszego, aleluja i tak dalej. Tam jest szereg wyrażeń, które pochodzą z hebrajskiego. Niewiele, ale jest. A z greckiego jeszcze więcej. W każdym razie to rzeczywiście musiało być chrześcijańskie i to dzisiaj nie budzi specjalnej wątpliwości, bośmy odkryli jeszcze dwie takie. Tylko że jedna jest jakby powtórzeniem tego samego, czyli na glinie wypalonej, przed jej wypaleniem wygładzono, zrobiono jakimś patykiem ten napis i on był większy może, ale tyle z niego zostało i wtedy wypalono to. Czyli, że to było intencjonalne, nie to, że przypadkiem, bo tam usiłowano, wie pan, jak ja miałem w życiu trochę ciekawych odkryć. Jak się długo żyje, no to się czasami odkryje coś, co pewien czas. I za każdym razem musiałem stoczyć batalię, bo uważano, że albo ja jestem oszustem, albo padłem ofiarą oszusta, albo no nie chciano wierzyć. Taki profesor Leciejewicz po tym odkryciu w Podebłociu, kiedy już było wiadomo, że to jest intencjonalnie zrobione, to mój przyjaciel serdeczny, on był tym trzecim, który zdawał ze mną ten doktorat radziecki, można powiedzieć, że on uznał, że ja dokonałem świadomego falsyfikatu, że to ja zrobiłem to.
serdeczny przyjaciel. Razem żeśmy obchodzili tę uroczystość, bośmy tego samego dnia zdawali doktora. Ale ja już poznałem się na takich przyjaciołach.